Kolejny druk, wyrażenie zgody na sprzedaż na rzecz parafii rzymskokatolickiej podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie i zabudowanych nieruchomości położonych przy ulicy Łowinickiej wraz z jednoczesnym udziałem 70% bonifikacji od ich ceny. Projekt prezydenta respektowa, druk nr 919, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Witkowicz. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały dotyczy sprzedaży jednej, drugiej, kilku działek o łącznej powierzchni 74 ary 83 cm na rzecz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie. Z nieruchomości to są niezabudowane, położone w podwórzu przy ulicy Łowienickiej. Nieruchomość została oszacowana, oczywiście ta jedna druga nieruchomość została ustalona na kwotę, również nieruchomość została ustalona na kwotę 1 191 036 zł plus podatek VAT w wysokości 273 938 28 groszy za 1 m2, co stanowi kwotę netto 294 zł 19 groszy za 1 m2. Jeżeli Państwo wyrażycie zgodę na udzielenie bonifikaty od tej nieruchomości, bonifikaty w wysokości 70%, to wówczas parafia zapłaci kwotę 357 010 zł plus 82 181 zł 48 groszy tytułem podatku VAT. To jest taka nieruchomość, gdzie jedna druga została już nabyta od osoby fizycznej, bo nie ma współwłasność z osobą fizyczną. Część tej nieruchomości również została zamieniona na nieruchomość, która jest położona w Tylcu. Była nam potrzebna do odbudowy na budowanie cmentarza pod Górki Tymieckie. W związku z tym będzie to pewnym rodzajem dopełnienie do pełnej własności kościoła, który będzie mógł wybudować tam swoją inwestycję, na którą otrzymał decyzję o ważnym rozwiązaniu w 2009 roku, czyli zbudować kościół z zapleczem i częścią mieszkalną, z garażem podziemnym, parkingiem, infrastrukturą techniczną oraz zjazdami z ulicy Łowieńskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę o zadanie głosu pana Jana Mrowcę, księdza parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Ksiądz Jan rezygnuje. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Stawowa. Proszę Państwa, ja na propos tego typu w kontekście wartości ustalonych w tym projekcie uchwały, a dokładnie w kontekście zmiany stawki cenowej, która wynika z obrotu ścieżkowej. Przeglądałem sobie analizę zalokowań przestrzeni funkcjonalnych. No i dość mi wyraźnie napisane, że działka 24 przez 17, obręb 65 zostały z tej strony przeprowadzone negocjacje z firmą deweloperską a propos prawa do dysponowania terenu. Ale nie ma jednej informacji, czy te prawo zostało uzyskane, czy nie. Po pierwsze. Po drugie, są wyraźne informacje dotyczące tego, jakie tereny, no dokładnie 14 lat w ulicy Haszki, czyli od strony wschodniej, nie nadają się do na obszar budowlany. Jest informacja dotycząca odstąpienia od linii energetycznej od długości 7 metrów od krawędzi. Moim zdaniem to są obciążenia nieruchomości, które wynikają, które są zgodne i możliwe z licencją prawodawstwa. Natomiast jest to załatwienie nabywcy, nie zbywającego te obciążenia nieruchomości. Stąd zapisy, które znajdują się w uzasadnieniu, które są przytoczone ze studium, że ten jest w przeważającej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności MW, czyli jest to teren pod zabudowę mieszkaniową, która ma dość wysoką wartość nieruchomości, oraz to, że zastrzeżenie do operatu na podstawie analizy funkcjonalno-przestrzennej złożyła strona potencjalnego nabywcy, nie
trwanie gminy z obowiązku wystąpienia mam zdanie do ich dużych obowiązków z wnioskiem o zbadanie poprawności autora przeszkodowego, o zmianę różnicy wartości nieruchomości w wysokości 30% pomiędzy operatem pierwotnym a operatem po zmianie, to nie uzasadniona tymi zmianami, które są wynikami, dlatego że rzeczoznawca ma obowiązek ustawy i obliguje wobec tego jego uprawnienia, żeby sprawdzić, czy te planady są do drogi publicznej, jakie są obciążenia. Rozumiem, że w przetargu na wyceny jest między innymi zapis o tym, że rzeczoznawca ma obowiązek zobaczyć nieruchomość tą wycenę. W związku z tym rzeczoznawca ustawiając wartość nieruchomości na poziomie 1 797 000, jako niezabudowano, podawano z podatkiem VAT, zgodnie z ustawą o obliczeniu nieruchomościami i podatkami, wiedział o tym, jaką ta nieruchomość ma wady i jakie ma zalety. Oczywiście możemy dyskutować nad zwarą, czy wadą, czy zaletą jest bliskość zabudowy wielorodzinnej i czy będą protesty mieszkańców na temat tego, że w kościele będą dzwoniły dzwony czy nie, ale to jest jakby nie bezpośrednio wpływające na wycenę. Nie ma tu bezpośredniego przełożenia na wartość. Ale na wartość ma przełożenie te czynniki, które są przytoczone w tym uzasadnieniu, co do których rzeczoznawca miał wiedzę. I stąd moje pytanie do pani dyrektor, czy gmina zamierza wnieść i czy nie powinna wnieść do Izby o ostateczną ustalenie wartości tej nieruchomości, zanim Rada wyrazi zgodę na jej sprzedaż. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Stanisława Brachę. Zaskoczony tą dyskusją, bo oczywiście prowadzimy ją od 5 lat pierwszy raz, kwestionując operat w tym wypadku wyceny przez rzeczoznawcę, bo tego nie żeśmy do tego upoważnieni. Jeżeli rzeczoznawca robi jeden operat, a później w wyniku jakby sprzeciwu, bo każdy to robi, też każdy z nas zlecał wykonanie jakiegoś operatu i wyceny pewnej nieruchomości, to każdy ma prawo się z tym nie zgodzić. I on ma prawo, że tak powiem, czarować. Państwo pamiętacie, w Komisji Mienia były takie przypadki, że rzeczoznawca zrobił operat, operat został zakwestionowany przez właściciela, skierował oczywiście i ten operat został zmieniony radykalnie, bo był zawyżony. Wydaje mi się, że tutaj musimy polegać na dokumencie, który został przez oczywiście osobę wskazaną, czyli wybraną w tym wypadku w grupie rzeczoznawców i on bierze za to odpowiedzialność. Przecież często się tak zdarza, co znają budownictwo, że kupuje się działkę. Ja na przykład jestem takim powiedzmy amatorem na testetor i dla mnie najważniejsza rzecz na działce to czy są cieki, czy jest geopatyczne promieniowanie, czy nie ma. I to dla mnie jest jak całkowicie, a przecież rzeczoznawca nie wycenia pod tym kątem. Jak on nie wycenia, czy jakie zawierają? Według naszej informacji, co było na Komisji Mienia, tam jest spadek prawie 7-metrowy, czyli po prostu ta działka to jest skarką. Jeżeli rzeczoznawca, a często tak robi, że robi wycenę, nawet nie pojedzie na teren, do której dotyczy wycena, często się to zdarza, robi po prostu w oparciu o analizę cen sprzedaży działek w okolicy, i tak robią często wycena, to jest ich problem, bo się pod tym podpisują. Stąd wydaje mi się, że zmiana, którą dokonał wyceny, jest zasadna, miał do tego prawo, a my gdybyśmy to kwestionowali, to chciałem powiedzieć, że musielibyśmy kwestionować wszystkie wyceny, które są przyjmowane do sprzedaży nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę. Pani dyrektor. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Po pierwsze, zacznę od tego, że projekt uchwały, który Państwu macie przedstawione i kompetencja Rady Miasta Krakowa w tym zakresie koncentruje się na kwestii wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. Bonifikaty, która jest jakby Państwa kompetencją, natomiast za przyjęcie wartości nieruchomości, za ustalenie ceny odpowiada organ wykonawczy, czyli prezydent. To jest jakby pierwszy argument. Ja zapewniam Państwa, że nikt nie wystąpiłby z propozycją uchwały Rady Miasta Krakowa, jeżeli miałby wątpliwości co do sporządzonej wyceny przez rzeczoznawcę najmowego,
ponieważ oczywiste jest, że wartość nieruchomości określa rzeczowna cena rynkowa, natomiast cena ustala obręb. I za tą cenę odpowiada. I w związku z tym, proszę Państwa, gdyby było tak dogmatycznie, jak tutaj przedstawiamy, to znaczy, oznaczałoby to, że mamy ludzi na świecie idealnych, którzy nie cechują się żadnymi wadami, wszystko co robią, nie może ulec poprawie i absolutnie jest, no musi być tak, jak w pierwszej wersji ktoś coś przedstawił. Otóż rzeczoznawca wykonał, pomimo teraz szacunkowy, popełnił błąd. Jest tylko człowiekiem i miał prawo taki błąd popełnić. Każdy z nas może błąd popełnić. Wyceniając mianowicie wartość nieruchomości, nie wziął pod uwagę pewnych rzeczy, które powinien wziąć pod uwagę, które wpływają zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami na wycenę. Mam przed sobą ustawę o gospodarce nieruchomościami, jest tam cały rozdział poświęcony wycenie nieruchomości od artykułu 149 poczynając, a na 159 kończąc. Do tego jeszcze jest rozporządzenie Rady Ministrów, który mówi o tym, jak się dokonuje wyceny oraz standardy zawodowe rzeczowe na ten majątkowy. Otóż rzeczoznawca majątkowy, który wycenił opera, nie uwzględnił pewnych okoliczności, które powinien był uwzględnić. I proszę Państwa, dlaczego jest rzeczoznawca, żeby stosunkować się do zarzutów i to jest normalnie procedura przyjęta w przepisach i procedura funkcjonowania również spraw związanych z ustawą o gospodarce nieruchomościami z tą procedurą, że jeżeli sporządzony zostanie operat szacunkowy, a strona, na której jakby w imieniu której inaczej, której skutki tej wyceny dotkną, ma prawo ustosunkować się do przedstawionego operatu szacunkowego. Tak to wygląda u nas i każdy, kto otrzyma od nas propozycję nabycia nieruchomości, ma takie prawo. I oczywiście parafia wniosła uwagi do tego operatu szacunkowego, przedstawiając jednocześnie sporządzoną przez uprawnionego architekta analizę warunkowej przestrzeni tego terenu. I w tej analizie przestrzenno-funkcjonalnej opisane zostały całe jakby wady tej nieruchomości polegającej na różnych rzeczach, które będę tutaj Państwa może zamykać. I na stopniu nachylenia, i stopniu konfiguracji tej działki nachylenia, że przez część tej działki przebiega skarpa. Ja się zgadzam z panem przewodniczącym, że to znaczy, że majątkowy powinien to uwzględnić w pierwszym operacie, ale to nie zrobił. I się do tego przyznali, stworzył drugi operat. Czy w związku z tym my mamy, no nie wiem, zapuść go w gryby i zrobić mu z tego tytułu jakieś, nie wiem, zarzuty, no po prostu sporządził i zgodnie z prawem, bo jeżeli przeczytamy przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami, to tam jest wyraźnie określone, że wycena obowiązuje wówczas w tym zakresie, ale nie zmieniły się uwarunkowania, które były podstawą do sporządzenia tej wyceny, bo on stwierdził, że faktycznie coś przeoczył. I stąd sporządził następną wycenę, która oczywiście jest stanowi pewną różnicę pomiędzy samą sporządzoną w pierwszej wersji, której nie uwzględnił tych wszystkich okoliczności, a tej obecnej, która tutaj jest Państwu przedstawiona. Te argumenty i to, że rzeczoznawca to zmienił, uznaliśmy za słuszne, że uwzględnił to w sporządzonym operacie. Stąd mamy dzisiaj propozycję innej ceny, która nam została określona. Nie ma tutaj, proszę Państwa, żadnego drugiego dna, ani jakiegoś, nie wiem, naruszenia prawa. Nie widzę powodu, żebyśmy mieli występować do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o dokonanie kontroli sporządzonego operatu szacunkowego, bo ten operat szacunkowy po prostu został zmieniony. Po prostu rzeczoznawca określił w drugim operacie to, co powinien być zrobić od początku, prawda? I w związku z powyższym propozycję, którą dzisiaj Państwu przedstawiono, ona dotyczy zaakceptowania 70% bonifikaty od ceny, która została określona w drugim operacie, jako że ten pierwszy uznaliśmy, że nie jest właściwie sporządzony, ponieważ nie zmienia wszystkiego, o którym w tej chwili mówię. Jeżeli Państwo uważacie, że to jest niewłaściwe działanie, to oczywiście no, to Państwo podejmiecie stosowną decyzję. Z mojego punktu widzenia nie ma tutaj podstaw do tego, żeby zarzucać tutaj niewłaściwego działania. My nie tylko działamy w stronę, że tak powiem,
jest operatu szacunkowego w takim przypadku, kiedy ten operat jest porządkowy błędny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Stanisław Wielda, a potem pan Paweł Będzie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na pewno wątpliwości wyjaśnić trzeba. Rozmawialiśmy o tym na klubie. Wczoraj na komisji mienia dość długo, myślę, że pożytecznie, pan radny Wojtowicz konsultował z księdzem prałatem, pokazując na mapkach te sytuacje, które miały wpływ na to, że była zmiana w nacji. Dość długo sprawa wydała się być wyjaśniona i myślę, że pan przewodniczący Janusz Kłajoł by tutaj, myślę, podobnie powiedział. Nie było głosów przeciw wobec wyjaśnień. Ta dyskusja trwała bodajże pół godziny, bo jeżeli prawo nie zostało złamane, to czy to jest instytucja kościelna, czy Uniwersytet Jagielloński, czy inne instytucje, którym udzielano bonifikaty, to abstrahując od tego, jeżeli wszystko inne się zgadza, procedury zostały zachowane, a pani dyrektor tak to wyjaśniła, no to nie ma powodów do tego, żeby jeżeli ktoś wie, że coś jest przekroczone, no to proszę ujawnić, a w tym przypadku nie kierując się sympatiami, czy ktoś lubi parafię, czy nie, czy kogoś innego. To jest całkiem odrębna sprawa. My tu ten majątek wyceniony poprawnie decydujemy, czy sprzedać, czy nie. I koniec kropka. Dziękuję bardzo. Poproszę pan Paweł Węgiel. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pani dyrektor wyraziła się tutaj, że kompetencją Rady jest wyłącznie wyrażenie zgody na bonifikatę. Nie do końca. Znaczy, przede wszystkim jest to zgoda na sprzedaż. Jeżeli to jest zgoda na sprzedaż, to kwestia wyceny, która jest oprawiona po uzasadnieniu, jest tutaj istotnym argumentem. Natomiast wydaje mi się, że to, co powiedziała pani dyrektor, jest przekonujące i w mojej opinii to sprawę tutaj wyjaśnia i uważam, że bardzo dobrze, że takie pytania są stawiane. To nie jest nic złego, bo nam właśnie szczególnie powinno zależeć na tym, żeby te sprawy były przejrzyste, bo trzeba uczciwie powiedzieć, że w Krakowie bardzo dużo złego się stało. I to zło wiązało się właśnie między innymi z dziwnie wystawianymi zmianami operatami. Wobec tego mam prośbę, żeby tutaj nie krytykować zarówno działań komisji, jak i głosów osób, które chcą tutaj pewnej przejrzystości. Bardzo dobrze stało się, że przedstawiciel urzędu oświadczył tutaj, że nowy operat nie budzi wątpliwości gminy, został przeanalizowane i z punktu widzenia osób, które są odpowiedzialne za pilnowanie tutaj interesów miasta, wszystko w porządku. Nie mamy powodu, żeby nie ufać takim zapewnieniom. Bardzo dobrze, że takie pytanie zostały postawione. Dobrze, że ta kwestia tutaj została przejrzyście i klarownie wyjaśniona. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Grzegorz Staroba. Nie chodzi o to, żeby być za lub przeciw. Ja mówię się nie naszym projektu sprawy. Dla mnie tak naprawdę jest wtórne, czy to nabywa taka parafia, inna, czy to jakiś inny podmiot nabędzie. Nie chodzi o to. W ogóle nie chodzi o to, czy my to sprzedajemy temu podmiotowi czy innemu. Ja znam tę okolicę,
tam niedaleko mieszkam, w Bratu, tam często była, to są same bloki i z tego co wiem, tak brakuje kościoła. Ale nie rzecz nawet, rzecz w sposób dojścia do utrwalenia ceny. Ja nie mówię o tym, czy ta polityka ta jest za duża, za mała, czy tak jak tutaj Pan Radny przywołał, że wczoraj na 98%, znaczy na wartość 2% z 98% to ma bonifikator. Nie w tym rzecz. Osobiście zawodowo ustalam też wysokość bonifika i różne czynniki mają na to wpływ. Są bonifikaty 90%, są 50%, a są też niższe. Jest cały szereg elementów, które z ustawy o gospodarce i z pewnych względów społecznych wpływają na wartość nieruchomości. Ale nie zmienia to fakt, że zlecam wycenę nieruchomości i mi wychodzi nieruchomość 1 200 000 i zlecamy to mi danym przykładu drugą wycenę nieruchomości i ta wartość wychodzi na poziomie 750 000, czyli mniej więcej o 30% mniej niż pierwotna wycena, a mija niespełna rok, to w ciągu roku ceny nieruchomości nie spadają o 30%. W związku z powyższym występujemy do Izby celem zbadania prawidłowości wyceny, bo w tej przestrzeni, którą sprzedajemy, nie dochodzi do istotnych zmian. Tak jak przy ulicy Łowienieckiej, też nie dochodzi do istotnych zmian w przestrzeni między tymi dwoma partami sądowymi. Rzeczoznawca zgodnie z swoim prawem, zgodnie z ustawą, o gospodarce nieruchomościami ma obowiązek nie tylko weryfikacji dokumentów, ksiąg wieczystych, wypisów z rejestru, z ewidencji, wypisów z planów i wyrysów, ewentualnej postępowania do celu warunków zawodowych, ale ma również obowiązek bycia na nieruchomości. Dowodem na to, że on na nieruchomości są załączone fotografie w obrazie szkodowym, a następnie jest jakiś zespół, który ten obraz przyjmuje i go weryfikuje. Jeżeli przyjmujemy obraz szkodowy, później potencjalny kandydat na nabywcę, bo to warga nie jest nabywcą, jest kandydat na nabywcę, stwierdza, że są zastrzeżenia, pisze swoje, jak to jest napisane, pisze o funkcjonalne przeznaczenie tego terenu i uważa, że obraz jest przesadzony, jest przeszacowany i rzeczodawca wycenia jeszcze raz. Jeżeli byłaby różnica 5-10%, rozumie wpływ na przykład z jakiegoś czynnika zmiany funkcji, w studiu, zgodnie ze studium powinien być ten zawodowy wielorodzinny. W tej chwili sytuacja jest taka, że w niezgodności ze studium sprzedajemy działkę na funkcję kościelną. W porządku, WZ tam może być zgodna ze studium, jesteśmy w prawie. Ale jeżeli różnica wynosi 30% między jedną a drugą operacją, to należy co najmniej 1000 stało. Jednym z głównych kosztów obciążających tę nieruchomość jest potencjalne kablowanie linii wysokiego napięcia, które z innych dokumentów wynika, że nie jest nakazane. To kosztuje od 100 do 300 000 złotych. W związku z tym to jest kluczowy element, który by, można powiedzieć, równoważył spadek wartości nieruchomości. Ale on nie jest nakazany. Jest zapis, że należy odsunąć budynek 7 metrów od linii od krawędzi linii wysokiego napięcia. W związku z tym ten element wykluczamy. Zastanawiamy się dalej, dlaczego. Moim zdaniem, ja bym przynajmniej tak zrobił, wystąpiłbym do Izby o sprawdzenie tego operatu. Bo być może są jeszcze jakieś inne czynniki, o których nie wiemy, czyśmy tego operatu nie widzieli. Nie wiemy, czy rzeczoznawca uwzględnił ewentualne roboty ziemne, czy skarpa została uznana jako obciążenie nieruchomości, czy może jako zaleta. Bo przecież nie każda skarpa na nieruchomości jest obciążeniem. Można wykorzystać elektronicznie różnice wysokości terenu do zaprojektowania budynku, tak? W jednej części może być budynek niższy, na podskarpa może być wyższy, albo odwrotnie, tak? Tylko, żeby to wiedzieć, trzeba to zweryfikować. Stąd moje wątpliwości. One nie dotyczą wysokości bonifikacji, nie dotyczą charakteru nabywcy, nie dotyczą funkcji, która ma tam być. To, o czym mówiłem wcześniej, dotyczą to do tego, że mamy mieć z dwoma operatami różnicę 30% wartości nieruchomości. Ja mówię tylko i wyłącznie o tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Stanisław. Ja oczywiście, że dyskusja jest potrzebna. Ja teraz będę zwolennikiem gromadzenia w każdym punkcie innych sprzedaży podobnych dyskusji. Natomiast tutaj Pan Przewodniczący powiedział rzecz bardzo cenną, że sam ustala zawodową wysokość bonifikaty i mówi, że decydują również cele społeczności. My tutaj nie sprzedajemy deweloperowi, przepraszam, na jego biznes, tylko jest
temat sprzedaży tylko 35 arów. Dyskusja rozważała się sprzedawanie hektary. Jest to po prostu 35 arów. Tylko, czy jakby dopełnienie, jak pani dyrektor zawsze nam mówi, że to jest tak zwane dopełnienie, bo są już właściciele 35 arów. I to jest, ja mam w ogóle wątpliwość, bo ja uważam, że ta wycena, ta grupa jest nawet za wysoka, moim słowem zdaniem. A powiem dlaczego. Po pierwsze, nie można liczyć 30, chyba około 30 tysięcy za cenę za skarpy. I proszę tutaj nie mówić, bo każdy architekt powie, że skarpa to nie jest ta sama wartość, co w poziomie terenu. To jest po pierwsze. Bo może być nawet po prostu problem z budowaniem budowli, jeżeli jest skarpa. Kolejna rzecz to jest, że gmina sprzedaje 35 arów wojennych wiadomo, a nie ma drogi dojazdowej. Tam do tej działki w ogóle nie ma drogi dojazdowej, jest problem, ponieważ z tego, co mi znajomy tam opowiada, że tam droga wyjazdowa jest taka, że jest jakiś wąski pas dewelopera, który za 4 ary chce kilkanaście milionów złotych. Za 4 ary działki. Ponieważ uważa, że oni będą to musieli kupić, dlatego że to będzie jedyna droga wyjazdowa do budowanej inwestycji, w tym wypadku kościoła. Więc gdyby tak popatrzeć, to obniżenie jest moim zdaniem dla niej za małe, bo jest działka nie w poziomie, czyli jest ze skarpą, pomijam tam sytuacje inne. Jeszcze jest, że tak powiem, nie ma drogi dojazdowej, a gmina chce to zrobić na ten interes. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pani dyrektor jeszcze? Bardzo. Szanowny Panie, zwracam się do Pana Radnego Węgrzyna. Po pierwsze bardzo bym Pana poprosiła o doprecyzowanie Pana słów, które Pan tutaj wypowiedział. Mianowicie, co to oznaczało, że Pan powiedział, że w Krakowie wiele się działo niewłaściwych rzeczy w zakresie wycen. Ja bym bardzo prosiła, żeby Pan doprecyzował, czy chodzi Pan o działanie urzędników, czy chodzi Pan o działanie Wydziału Skarbu, ale ja bym chciała, żeby Pan jednak to powiedział, bo czułam się tu dotknięta troszkę z tego powodu, znaczy ja już wie Pan, bo od 10 lat pracy w tym urzędzie nie powinnam mnie dziwić, ale zapewniam Pana, że dokładnie pilnuję tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o sporządzenie wycen. Nawet spotykając się z zarzutem, że my mamy ceny z Krakowi z Księżyca, co można by było powiedzieć, że troszkę się sprawdza, bo jak ogłaszamy przetargi, to jest nam ciężko coś sprzedać. Natomiast tutaj chcę powiedzieć tak. I źle mnie Pan zrozumiał. Ja nie powiedziałam, że Państwo nie decydujecie tutaj o sprzedaży. Ja tylko powiedziałam, że cenę ustala właściwy organ, a tym właściwym organem jest prezydent. I za tą cenę odpowiada. Natomiast Państwo oczywiście, że wyrażacie wolę sprzedaży nieruchomości i proszę zobaczyć, co jest w tytule. Nie ma tutaj napisane, że wyrażacie Państwo zgodę na sprzedaż nieruchomości za cenę. Prawda? Jest tylko napisane, że Państwo wyrażacie zgodę na sprzedaż nieruchomości z zastosowaniem bonifikaty. To ma istotne znaczenie. To oznacza, że zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, artykułem 68, Państwo decydujecie o sprzedaży i zastosowaniu bonifikaty. Natomiast za ustaloną cenę odpowiada organ. I to w tym przypadku ja za to odpowiadam, czy ta wycena według naszej weryfikacji jest prawidłowa, czy nie. I w pełni mogę tutaj powiedzieć, że nie potrzebuję do tego komisji majątkowej, o której Pan Przewodniczący Stawowy tutaj mówił, dlatego że komisja, która ma zadecydować, czy operat szacunkowy jest prawidłowy, to jest taka komisja, która nie jest instytucją charytatywną. Ona, ta komisja działa w ten sposób, to jest komisja, to nie jest żadna komisja, tylko to jest zespół oceniający, do którego można się zwrócić, za to trzeba zapłacić, prawda? W związku z tym, jeżeli ja mam wydać publiczne pieniądze na taką ocenę, to chciałabym przynajmniej mieć wewnętrzne wątpliwości co do tej wyceny. Otóż jeszcze raz powtarzam, że dzieje się tak wielokrotnie, że i po to są tak zwane lokowania, my to sprzedajemy w firmie bezprzetargowym. To nie jest tak, że Państwo, że ja ustalam cenę dla jakiegoś nie wiadomo kogo. Parafia zwróciła się do nas z wnioskiem o nabycie nieruchomości w trybie bez przetargu. Ma do tego prawo. Bo to jest, proszę Państwa, tak zapisane w ustawie, że może nabyć bez przetargu.
pozyskała już jedną, drugą część tej nieruchomości od osoby prywatnej, płacąc za to 200 zł za metr kwadratowy. My sprzedajemy tą pozostałą część, licząc po 290 zł za metr kwadratowy. Proszę sobie porównać, chociażby w kontekście tego, co mówię, wartość tej nieruchomości naszej jest dużo wyższa niż parafia obywatelska osoby prywatnej. W związku z tym nie możemy mówić, że nasza, że te warunki, w których nie uwzględnił rzeczoznawca majątkowy, które obecnie uwzględnił, są jakimiś wyimaginowanymi przez kogoś tutaj warunkami. Po prostu rzeczoznawca ma takie prawo, to wynika z przepisu. On odpowiada, to jest osoba uprawniona, która ma, to nie jest jakiś rzeczoznawca, często się potocznie tak uznaje, że my mamy jakiegoś swojego rzeczoznawcę. My rzeczoznawcę wyłaniamy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i to przede wszystkim rzeczoznawca odpowiada za wycenę. Organ administracji publicznej zlecający wycenę, to nie jest tak, że on sobie może powiedzieć, panie rzeczoznawca, mnie się pana wycena nie podoba. On przyjmuje tą wycenę, już ją przyjęli jako taką, że uznaliśmy, że ona jest prawidłowa. Natomiast na skutek tego, że prowadzimy rokowania z drugą stroną, ta druga strona ma prawo popatrzeć, co tam jest w tej wycenie i jak ta wycena została sporządzona. I jeszcze raz powtarzam, na skutek tych uwag i dostarczonych dokumentów przez drugą stronę, która miała do tego prawo, rzeczoznawca uznał, że przesadził z tą wyceną. Przesadził. Ponieważ ta wycena nie powinna być taka, ponieważ nie uwzględnił pewnych okoliczności, które powinien był uwzględniać. Co najwyżej, szanowny panie przewodniczący, co najwyżej, to ja mogę rzeczoznawcy podać do tak zwanej KOZY, czyli do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, jeżeli uzna, że złamał prawo albo coś. Ale on tego nie zrobił, bo on się powiedział, że się pomylił i w związku z tym to ten operat poprawił. To tyle do wyjaśnienia. Ja bym mogła poprosić jednak o to, żeby pan radny był uprzejmy powiedzieć tutaj, bo to jest wszystko nagrywane, do kogo te pretensje były, bo ja na przykład nie czuję się tutaj osobą, która gdzieś winna w tym zamiecie. Dobrze, już pan dyrektor, bardzo proszę pana. Posłuchajcie, panie przewodniczący, panie dyrektor, ja powiedziałem w Krakowie. I nie miałem na myśli Urzędu Miasta Krakowa. Natomiast chciałem tutaj przywołać pewien kontekst, o którym dobrze w Krakowie wiemy. No wiadomo, co miałem na myśli. Nie będę tutaj tego powtarzał, bo prawda, nie o to chodzi. Natomiast użyłem sformułowania w Krakowie, nie miałem na myśli Urzędu Miasta Krakowa. Być może powinienem to podkreślić, dobitnie, za co panie dyrektor, przepraszam, że pan dyrektor tutaj poczuła się dotknięta. Znaczy, nie miałem na myśli absolutnie Urzędu Miasta Krakowa. Natomiast jeżeli już jestem pan uwaga do tej zgody na sprzedaż, mianowicie przepisy prawa przed chwilą to sprawdziłem, regulują, że w każdym przypadku, gdy jest sprzedaż w trybie deszczu targowym, musi być zgoda Rady Gminy. Wobec tego, tu jakby, czy jest bonifikata, czy nie ma bonifikaty, to nie zmienia faktu, że w każdym przypadku sprzedaży bezprzetargowej musi być zgoda Rady Gminy. Dziękuję. Bardzo proszę pan Sławomir Tarski. A potem pan Jarosław. Panie przewodniczący, szanowni państwo, prawo do 18 lat zajmuje się nieruchomościami. I muszę przyznać, że śledzę z uwagą wszystkie ogłoszenia, które tutaj i Wydział Skarbu kieruje. I to, co mogę powiedzieć, że ani w tym przypadku nie znalazłem jakichś wątpliwości co do rzetelności materiału, czy wyceny, to jest przygotowywane. I przestańmy dyskutować i wymądrzać się tutaj, jak robić wyceny, bo to jest odpowiedzialna procedura, odpowiedzialny i odpowiedni organ, który to bada. Jeżeli komuś nie odpowiada ten cel, to nie ma odwagi przyznać, że ten cel mu nie odpowiada, a nie Bardzo proszę panie Jarosławie jeszcze. Szanowni państwo, to po tym dokumencie będziemy głosować, a więc bardzo proszę, żeby wszyscy. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym dwa słowa na temat posiedzenia wczorajszej Komisji Mienia i Przedsiębiorczości.
W tym druku dyskusja trwała dosyć długo. Każdy, kto chciał, mógł zabrać głos i zapytać o wszystkie wątpliwości. Wątpliwości zostały rozwiane. Wydaje mi się, że chciałbym przytoczyć wynik głosowania wczorajszy. 6 głosów było za zgodą na sprzedaż. 2 osoby się wstrzymały i 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Wydaje się, że to rozstrzygnięcie pomoże Państwu w podjęciu decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Druga, pierwsze czytanie projektu według druku nr 918 i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia od odpowiedzi na 16.10.2012 roku godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 18.10.2012 roku godzina 15.